Bitwa pod Mohaczem i śmierć Ludwika Jagiellończyka. Czy następuje upadek Węgier? Kto zatrzyma Imperium Osmańskie? Odbyła się właśnie największa dotychczas konna bitwa XX wieku. Czy Polacy pokonają konarmię? Rozpoczyna się bitwa pod Chocimiem. Czy Jan Karol Chodkiewicz zatrzyma ogromną armię Imperium Osmańskiego? A na koniec zapraszamy na szybkie newsy historyczne. Witam Państwa w najnowszym wydaniu historycznych wieści, a więc w programie, w którym dokonujemy podsumowania wydarzeń sprzed wieków, ale tylko z ubiegłego tygodnia. Na początku przeniesiemy się do Królestwa Węgier, bo właśnie toczy się tam bardzo ważna bitwa. 29 sierpnia 1526 rok. Mohacz. Ma tutaj miejsce, proszę Państwa, ogromna bitwa, która być może zdecyduje w ogóle o przyszłości Węgier i Imperium Osmańskiego. Już na pierwszy rzut oka widać, że Osmanie mają ogromną przewagę, chociażby liczbowo. Ale zanim do samej bitwy przejdziemy, to chciałbym Państwu opowiedzieć o kontekście, w jakim ta bitwa się rozgrywa i podkreślić tym samym, dlaczego ta bitwa jest tak ważna. Węgry już od wielu lat walczą z Turkami i zdają sobie sprawę, jak egzystencjalnym niebezpieczeństwem dla nich jest Imperium Osmańskie. Zresztą wiemy to i my, bo przecież w 1444 roku nasz król Władysław Warneńczyk, czyli król Polski właśnie Węgier, zginął w trakcie walk z tym muzułmańskim wrogiem. Po śmierci Władysława Warneńczyka Węgry wstrząsane były wewnętrznymi niepokojami. Ostatecznie władzę przejął Władysław Pogrobowiec, zaś jego regentem został chyba najbardziej zdolny wtedy dowódca wojskowy, a więc Jan Hunyadi. W tym czasie Turcy walczyli z Albanią. Albańczycy bardzo dobrze w tych swoich górskich terenach przed Turkami się bronili. Wykorzystać chciał to właśnie Jan Hunyadi i zaatakować Imperium Osmańskie z wyprzedzeniem. Zebrał wojsko, ruszył i starł się z Turkami pod Kosowym Polem. Niestety dla niego historia lubi się powtarzać i Turcy pod Kosowym Polem ponownie wygrali. Po tej klęsce Jan Hunyadi przestał być regentem, a jego pozycja polityczna bardzo spadła. Turcy rozpoczęli przygotowania do kolejnej inwazji i chwilę później taką inwazję na Węgry rozpoczęli. Władysław Pogrobowiec, który jeszcze wtedy był nastoletnim władcą, uciekł, proszę Państwa, z Węgier, a Jan Hunyadi zebrał właściwie bez jego pomocy armię. Turcy rozpoczęli oblegać Belgrad, a więc nieprawdopodobnie kluczową twierdzę na południu Węgier. Na odsiecz tej twierdzy ruszył właśnie Jan Hunyadi i rozgromił tam. Naprawdę rozgromił tam wojska Imperium Osmańskiego. Na pewien czas odsunęło to groźbę tureckiej inwazji. Niestety Węgrzy zapłacili za to śmiercią Jana Hunyadiego, który nabawił się tam tyfusu i przez niego zmarł. Ucieczka Władysława Pogrobowca również znacząco osłabiła jego pozycję. Do tego zmarł Jan Hunyadi i rozpoczęła się kolejna wojna domowa. Tym razem to Maciej Korwin, a więc syn Jana Hunyadiego, rozpoczął walkę z Władysławem Pogrobowcem o węgierski tron. Walka ta dość szybko się rozstrzygnęła, bo Władysław Pogrobowiec zaledwie w wieku 17 lat zmarł. Bardzo szybko zaczęto podejrzewać niektóre postacie, jak Macieja Korwina czy Jerzego z Podjebradów, właśnie o to, że przyczynili się, pomogli Władysławowi Pogrobowcowi odejść z tego świata. Badania jednak wykazały, że ten Habsburg chorował na białaczkę i dlatego tak wcześnie zmarł. Maciej Korwin, i chcę to naprawdę podkreślić, był bardzo dobrym królem dla Węgier. Sądził, że Węgry nie za bardzo mogą liczyć na zewnętrzną pomoc, na zewnętrzne wsparcie. Dlatego też chciał jak najbardziej Węgry wzmocnić. Podbił od Czech, Śląsk i Morawy. Stworzył stałe wojsko, tak zwaną Czarną Armię. Składała się ona z 9 tysięcy bardzo dobrze wyszkolonych żołnierzy. Potrafił zbierać naprawdę wysokie podatki, a i z nami, Polakami, lubił czasem zawojować. Naprawdę jednak chcę podkreślić, że był to
zdolny, bardzo zdolny władca. I tak naprawdę to popełnił jeden olbrzymi błąd. Otóż zmarł bez spłodzenia legalnego męskiego potomka. Wobec tego węgierscy możni stanęli wobec perspektywy wyboru nowego władcy. Syna z nieprawego łoża Macieja Korwina nikt za bardzo nie brał na poważnie i wybrano ostatecznie na tron węgierski, dość zgodnie z resztą, Władysława Jagiellończyka, a więc dotychczasowego króla Czech. I ten nasz Jagiellon, on proszę Państwa, no on nie był dobrym władcą. Znaczy, był dobry w tym sensie, że miał taki przydomek, król Bene. Bene, czyli dobrze, no bo jak jakiś możnowładca coś od niego chciał, no to mówił właśnie. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Nie był to silny monarcha. Zresztą widać to doskonale, gdy porównamy sobie przychody skarbu węgierskiego. Za czasów Macieja Korwina skarb węgierski rok do roku potrafił zebrać 800 tysięcy florenów. Za czasów Władysława Jagiellończyka ledwie ponad 200 tysięcy. A za czasów syna Władysława Jagiellończyka, więc Ludwika Jagiellończyka, który zaraz będzie naszym głównym bohaterem, o którym będziemy opowiadać, przychody wynoszą około 150 tysięcy. Gdzie przychody Imperium Osmańskiego to jest kilka milionów, proszę Państwa. Około 3-4 milionów. Władysław Jagiellończyk zmarł w 1516 roku. Zostawił Węgrom i Czechom jednego syna, Ludwika, który miał w tym momencie zaledwie 10 lat. W 1521 roku Turcy pod dowództwem chyba swojego najbardziej znanego władcy, a więc Sulejmana Wspaniałego, ruszyli na Węgry i zdobyli Belgrad, tę właśnie nieprawdopodobnie ważną twierdzę. Po kolejnych 5 latach, a więc właśnie w 1526 roku, ruszyli w głąb Węgier i tutaj spotkali się pod Mohaczem z armią Ludwika Jagiellończyka, który zresztą... Co? Jestem teraz na żywo, nie mogę ci teraz od... Co? Jak to nie żyje? Że wycofał się? Przecież ta bitwa się chwilę temu rozpoczęła. No, półtorej godziny i co? I kilkadziesiąt tysięcy i już przegrali? Nie żyje? Jak nie żyje? Uciekał i koń go przygniótł, bo się przewrócił w błot. Co? I się udusił tak? Ja pierniczę. No mógł mi chociaż dać skończyć, opowiadać o kontekście. No zaraz miałem przejść do bitwy. Już po bitwie. Tak, proszę Państwa, kończą się marzenia Kazimierza Jagiellończyka, który chciał właśnie Jagiellonów rozszerzyć na inne państwa, na Czechy i na Węgry, bo z Węgrami nie wiadomo co będzie, a Czechy wpadną w ręce Habsburgów. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. No najwyraźniej musimy nieco przyspieszyć naszą opowieść. Węgrzy już przegrali, to wiemy. Opiszmy może chociaż pokrótce, jak ta bitwa wyglądała. Węgrzy zebrali około 25 tysięcy, no po bitwie zostało z tego może jakieś 5 tysięcy żołnierzy, dlatego właśnie tak negatywnie mówię o przyszłym losie Węgier. Natomiast jeżeli chodzi o Imperium Osmańskie, to oni pod Mohacz przyszli z blisko 75 tysiącami żołnierzy. Dodatkowo, gdy wiedziano już, że inwazja Imperium Osmańskiego jest nieunikniona, to Węgrzy zamiast przygotowywać się do walk, no to trapili się wewnętrznymi problemami i mieli chociażby problem, żeby wybrać głównego dowódcę. Dobrym kandydatem wydawał się Jan Zapolia, który jest doświadczonym dowódcą i jest zaprawiony w walkach z Turkami. Niestety oskarżano go o to, że chciał wziąć i przejąć koronę węgierską dla siebie i oskarżano go o współpracę z Turkami, no i tak się to kończy. Ostatecznie dowództwa mu nie powierzono, a król zamiast czekać na ogromne wsparcie, które Jan Zapolia byłby w stanie mu udzielić, no to posłuchał węgierskiej szlachty, która była taka hop do przodu, żeby tę bitwę stoczyć. Gdy ruszyła węgierska kawaleria, to musimy przyznać, no zrobiło to naprawdę piorunujące wrażenie. Nawet sułtan musiał przez chwilę walczyć i mógł nawet martwić się o swoje życie. Natomiast to był tylko jeden moment, bo gdy węgierska kawaleria musiała się wycofać, gdy Turcy mogli w końcu wykorzystać swoją przewagę tak
z armii węgierskiej nie zostało nic. Jaki będzie los Węgier? No, niestety obawiam się, że tragiczny. Wróćmy z Mohacza do studia. Naprawdę są to tragiczne informacje. Nie dość, że upada przed murze chrześcijaństwa, jakimi były Węgry, nie dość, że umiera Ludwik Jagiellończyk, to jeszcze teraz Jagiellonowie stracą władzę nad Czechami. Z nieco bardziej pozytywnych informacji należy wspomnieć i zaprosić Państwa do subskrypcji naszego kanału oraz zaprosić Państwa do odwiedzania naszego Discorda. Link znajdzie się w komentarzach i w opisie. A na tym Discordzie będziecie mogli Państwo współtworzyć z nami historyczne wieści. A teraz, proszę Państwa, w kilku zdaniach muszę wspomnieć o bitwie pod Konarami, która wydarzyła się 31 sierpnia 1920 roku. Jest to póki co największa bitwa konna XX wieku i wydaje się, że taką bitwą, to znaczy największą w XX wieku, już pozostanie. Do tego wszystkiego Polacy pod dowództwem Juliusza Rumla wygrali tę bitwę. Bolszewicka konarmia pod dowództwem Siemana Budionnego liczyła około 6 tysięcy żołdaków. Pod dowództwem Juliusza Rumla znajdowało się około 1500 żołnierzy. Pomimo tej dysproporcji Polacy bitwę wygrali i właściwie zniszczyli konarmię. Jej straty to około 4 tysiące. Niedawno, w połowie sierpnia, Polacy wygrali Bitwę Warszawską dzięki ofensywie znad Wieprza. Teraz rozbijamy bolszewicką konarmię. Czyli chyba wygramy tę wojnę. Wspaniałe informacje. A teraz musimy przenieść się pod Chocim, bo ma miejsce tam naprawdę gargantuicznych rozmiarów bitwa. 2 września 1621 roku. Rozpoczyna się naprawdę ogromna bitwa, albo oblężenie, bo ciężko to jednoznacznie określić, pod Chocimiem. Mamy armię, ogromną armię polsko-litewską, wspieraną przez naprawdę, no powtórzę się, ogromne siły kozackie. I naprzeciw tej prawie 100-tysięcznej armii stanęła niemal 200-tysięczna armia Imperium Osmańskiego. Te liczby są tak ogromne, bo podaję tutaj armię wraz z czeladzią obozową, ale to dlatego, że czeladź obozowa udział w walkach brała. Nie licząc czeladzi, takich stricte żołnierzy, powiedzmy, po stronie polsko-litewskiej jest około 60-65 tysięcy z uwzględnieniem kozaków, których jest około 20-25 tysięcy pod dowództwem Piotra Konaszewicza Sachajdecznego, a Imperium Osmańskie samych stricte żołnierzy ma około 100 tysięcy. Z kolejnych ciekawostek musimy wspomnieć, że zebrało się pod Chocimiem około 8 tysięcy husarzy. Nigdy wcześniej i zapewne nigdy później nie uda się w jednym miejscu zebrać tylu husarzy. W przeciwieństwie do bitwy pod Mohaczem zapowiada się, że to starcie jeszcze chwilę potrwa, więc opowiem Państwu na spokojnie o kontekście tej bitwy. Relacje polsko-tureckie, patrząc historycznie, są raczej pozytywne. Już w 1533 roku Zygmunt Stary zawarł z Sulejmanem Wspaniałym taki akt, możemy nawet powiedzieć, że przyjaźni, bo zawarto wtedy wieczysty pokój. Wieczysty pokój trzeba rozumieć w ten sposób, że ma on trwać, dopóki żyją królowie, którzy go podpisali. Chociaż tutaj niektórzy sugerują, że trzeba byłoby interpretować ten pokój wieczysty szerzej, że nie tylko władcy, którzy ten pokój podpisali, ale i ich synowie, ich następcy muszą pokój pomiędzy naszymi państwami zachować. A więc nie tylko Zygmunt Stary, ale i jego syn Zygmunt August. Oczywiście mniejsze i większe spory pomiędzy naszymi państwami stopniowo narastały. Powodów było wiele. No chociażby sprawa Mołdawii. Polacy uznawali, że no powinien być to nasz wasal, albo powinien być co najmniej to państwo neutralne względem nas. Turcy i turecka perspektywa była oczywiście względem Mołdawii zupełnie odmienna. Dodatkowo kozacy naprawdę upodobali sobie łupieszcze wyprawy przeciwko Turcji oraz ich lennikom, a więc Tatarom Krymskim. Ale Tatarzy z Hanatu Krymskiego nie pozostawali dłużni i na Ukrainę, na ziemię Rzeczpospolitej również najeżdżali.
Do tego Rzeczpospolita miała coraz ściślejsze stosunki z Habsburgami. Te stosunki się polepszały i bardzo źle na to patrzyła Turcja, która Habsburgów, lekko mówiąc, nie trawi. Ale takim najważniejszym i głównym powodem tureckiej inwazji była nieudana wyprawa Stanisława Żółkiewskiego. Ten zasłużony hetman wyprawił się na Mołdawię. Tam podczas odwrotu spod Cecory zginął. I ta informacja, to wydarzenie tak bardzo rozochociło Turków, a zwłaszcza ich nowego sułtana Osmana II, że chciał ruszyć na naszą Rzeczpospolitą. Osman II wręcz chorobliwie domagał się tego, by wojnę z Rzeczpospolitą toczyć. To jest bardzo interesujące, bo jednak większość tureckiej elity po wielu latach wojny chciałaby raczej pokoju, i to zwłaszcza z Rzeczpospolitą. Pokazuje to zresztą doskonale, jak Rzeczpospolita jest oceniana wśród tureckich elit. Osman II jednak po tym, jak wymordował znaczną część swojej rodziny, czym zdecydowanie podkreślił, że jest on jedynym władcą i swoją pozycję, można powiedzieć, że wzmocnił. Dodajmy też, że nie jest to nic dziwnego, to znaczy sułtani tureccy lubili tak raz na jakiś czas przetrzebić mocno swoją rodzinę, żeby podkreślić, że to oni są właściwie jedynym kandydatem do rządzenia. Osman II chce być jak Sulejman Wspaniały. Również chce dokonać nieprawdopodobnych podbojów. I choć większość elity tureckiej, jak mówiłem, jednak wolała pokoju, tak znajdowały się poszczególne osoby jak Gabriel Betel, które do wojny z Rzeczpospolitą parły z powodu prywatnych interesów. W samej Rzeczpospolitej, gdy dowiedziano się o śmierci Stanisława Żółkiewskiego, to jeszcze samo w sobie aż takiego popłochu nie wywołało. Tak gdy doszła do tego informacja o inwazji Imperium Osmańskiego, że planują oni naprawdę ogromną inwazję, to już znaczny popłoch wywołało. Powstał nawet plan, wydaje się, że wręcz absurdalny, by Rzeczpospolita wystawiła ponad 100 tysięcy wojska zawodowego, licząc z kozakami, a do tego, żeby wystawiła jeszcze ponad 100 tysięcy, czy około 100 tysięcy, pospolitego ruszenia. Dobrze Państwo słyszycie? Chciano wystawić około 200 tysięczną armię. Wręcz absurdalny pomysł i on się nie spełnił. Natomiast tak czy siak ustanowiono naprawdę ogromne podatki na wojnę z Turcją. Pewne spory dotyczyły jeszcze wyboru osoby, która będzie głównym dowódcą tej zjednoczonej i ogromnej armii. Zygmunt III Waza chciałby tym dowódcą został Jan Karol Chodkiewicz. Ten jednak miał sporo przeciwników politycznych i ta kandydatura nie była taka pewna. Wydaje się, że naprawdę znaczące zdanie i wpływ na to, że ostatecznie to właśnie ten brodaty Litwin Jan Karol Chodkiewicz został głównym dowódcą, miał królewicz Władysław. Otóż królewicz Władysław, syn Zygmunta oczywiście, powiedział publicznie, że on bardzo chętnie udział w tych walkach weźmie, że bardzo chętnie z Turkiem w obronie Rzeczpospolitej będzie wojował, ale tylko pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza. Być może to właśnie miało ten decydujący wpływ, że to właśnie Jan Karol Chodkiewicz został głównym dowódcą. Jan Karol Chodkiewicz, który zresztą niedawno ponownie się ożenił, także temu panu młodemu, znaczy młodemu, ma 51 lat, możemy życzyć wszystkiego najlepszego. Innym wielkim wodzem, który udział w tej bitwie będzie brał udział, jest oczywiście wspomniany już na początku ataman kozacki, a więc Piotr Konaszewicz-Sachajdaczny, który ma pod swoim dowództwem właśnie te około 20 tysięcy żołnierzy. Co bardzo ciekawe, kozakom, gdy proszono ich o pomoc, obiecano, że wojna ta będzie toczyła się poza granicami Rzeczpospolitej. Faktycznie toczy się poza jej granicami, bo tutaj zamek w Chocimiu, wokół którego są budowane wały, wokół którego znajduje się polski obóz, kozacki obóz znajduje się tuż obok. Ten Chocim jest dosłownie rzut kamienia od naszej granicy, ale już poza granicą także obietnica dotrzymana.
Bitwa jest naprawdę ogromna, wydaje się, że może potrwać dłuższy moment, więc gdy wydarzy się coś ciekawego, na pewno o niej Państwu, o tym wydarzeniu ciekawszym Państwu wspomnimy. A wspomnieć na pewno musimy o tym, że Szwedzi wykorzystali nasze zaangażowanie na południu i zajęli nieprawdopodobnie ważny port w Rydze. Niestety. Wrócimy do studia. Będziemy o tym na bieżąco informować, a teraz przejdźmy do szybkich newsów historycznych. 30 sierpnia 1579 rok. Wojska króla Stefana Batorego zdobywają Połock. Pierwsza kampania Batorego przeciwko Moskwie zakończyła się właśnie ogromnym sukcesem. Czy będą kolejne? 31 sierpnia 1559 rok. Zygmunt August dogaduje się z Gotardem Kettlerem i inflamska gałąź zakonu krzyżackiego zostaje pokojowo objęta opieką państwa polsko-litewskiego. 2 września 31 rok przed naszą erą. Oktawian August wygrywa morską bitwę pod Akcją. Przegrywa Marek, Antoniusz i Kleopatra. Czy właśnie poznaliśmy zwycięzcę rzymskiej wojny domowej? 3 września 1260 roku. Mamelucy obronili się przed Mongołami i wygrali bitwę pod Ain Jalut. To koniec mongolskiej ekspansji na Bliskim Wschodzie. A teraz czas na historyczną zagwozdkę. Tak prezentuje się aktualny ranking. A oto treść historycznej zagwozdki. Wspominaliśmy dzisiaj bitwę pod Chocimiem. W jej trakcie umrze Jan Karol Chodkiewicz. Kto przejmie po nim dowodzenie? Odpowiedzi prosimy zostawiać w komentarzu. A teraz czas na krotochwilę, czyli dowcipy i figle. Dlaczego ruska jazda jest lekka? Żeby mogła lekko czmychać z pola walki. Kompletnie nie wiem, o co w tym żarcie chodzi i wy pewnie też o tym nie wiecie. Dlatego potrzebujemy was na Discordzie, w komentarzach, żebyście swoje propozycje, może w końcu śmiesznych żartów, pisali. Zapraszamy. Dziękujemy i do kolejnego spotkania z historycznymi wieściami.